Telewizja w Polsce.pl wraca do Państwa. Maciej Wolny, witam po przerwie. Na samym początku naszego porannego programu, drodzy Państwo, wspominałem o tym, że dzisiaj jest Dzień Statystyki Polskiej i że ten temat jeszcze do nas wróci przed godziną 9. No i wraca właśnie w tej chwili, a razem ze mną w studiu jest Karolina Dawidziuk, rzecznik prasowy prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Właśnie dzisiaj Dzień Statystyki Polskiej. Obchodzimy ten dzień, choć nie wszyscy o tym dniu wiedzą, ale mam nadzieję, że też za sprawą właśnie tego programu to się zdecydowanie zmieni. Na początek może takie pytanie, w jaki sposób statystyka publiczna, Główny Urząd Statystyczny świętują właśnie ten dzień? Czy to jest jakiś wyjątkowy dzień, czy może taki normalny dzień pracy po prostu? Znaczy, dla nas jest to szczególny dzień, dlatego że upamiętnia on uchwalenie daty pierwszego spisu na terenie Polski 9 marca 1789 roku przez Sejm Czteroletni. Jak my go świętujemy? No bardzo różnorodnie, w zależności od urzędu, który to organizuje, ponieważ mamy 16 urzędów statystycznych w województwach i główną centralę tutaj w Warszawie. My w Warszawie organizujemy dzień otwarty dzisiaj. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie oczywiście do odwiedzenia naszej siedziby. Będzie możliwość porozmawiania z naszymi specjalistami o statystyce, o tym, jak liczymy dane, o tym, z jakich metod korzystamy, a również świętowanie tego dnia przeciągamy na kolejne dni w następnym tygodniu. Na przykład w Zielonej Górze będzie tydzień statystyki, tam będzie również debata z jednostkami samorządu terytorialnego, spotkanie z mediami, też spotkania z uczniami, także bardzo różnorodne działania. Mówi tutaj Pani, że dzisiaj dzień otwarty, więc każda osoba, która ogląda program, każda osoba, która się o tym dowie, może się wybrać i powiększyć swoją wiedzę właśnie na temat statystyki pracy też Głównego Urzędu Statystycznego. A jak to jest Pani zdaniem ze świadomością właśnie Polaków odnośnie pracy statystyków, pracy ekspertów, pracy Głównego Urzędu Statystycznego? Myślę, że ta świadomość się cały czas zwiększa, natomiast bardzo nam również zależy na tym, żeby świadomość pracy statystyka była coraz większa. Każdy z nas korzysta codziennie z danych, nawet może również nieświadomie, i staramy się, aby te informacje były na wyciągnięcie ręki, tak, żeby państwo, media korzystały z tych informacji, ale również podejmując jakieś decyzje, Polacy również korzystali z danych statystycznych, chociażby na przykład decydując się na miejsce zamieszkania, bo mamy informacje o infrastrukturze, która otacza dane miejsce, którym się ktoś interesuje, czyli na przykład czy jest infrastruktura, czy są żłobki, ile, jaka jest, jakie jest otoczenie, czy są takie punkty usługowe. No muszę szczerze powiedzieć, że tutaj Główny Urząd Statystyczny wychodzi, drodzy Państwo, naprzeciw takim potrzebom dnia codziennego, a ja ze swojej perspektywy od razu mogę powiedzieć, że do głowy by mi nie przyszło, żeby sprawdzić właśnie takie statystyki w Głównym Urzędzie Statystycznym. No i teraz mam informację, że kiedy bym się decydował właśnie przeprowadzać, to że takie informacje można sprawdzić. A jakie jeszcze? Czy coś ostatnio zwróciło Pani może uwagę właśnie, jeżeli chodzi o takie statystyki? Znaczy, szereg badań, które prowadzimy, dotyka różnych obszarów tematycznych i przedwczoraj ogłosiliśmy informację o wynikach wykorzystania internetu przez Polaków. Większość z nas korzysta głównie z internetu do sprawdzania czasopism, czytania portali. Ciekawą informacją było to, że 18% gospodarstw domowych jeszcze nie ma dostępu do internetu, ale również to jest taka decyzja, można powiedzieć, też świadoma tych gospodarstw. Niektóre nie mają z przyczyn jakby technicznych, ale niektóre po prostu decydują się, że nie korzystają z internetu. Informacją, która mnie może trochę zaskoczyła, to była informacja, że 45% osób badanych, naszych respondentów, korzysta z internetu do tego, żeby sprawdzić, w jaki sposób można poradzić sobie z jakimś problemem zdrowotnym, czyli no, kolokwialnie mówiąc, wyleczyć się z czegoś, tak? No właśnie, leczenie samemu, drodzy Państwo, nie zawsze na zdrowie nam wychodzi. Wspomniała Pani o tym, że bardzo wiele tak naprawdę tych statystyk jest prowadzonych w różnych dziedzinach. I teraz pytanie, czy prowadzą takie statystyki, przeprowadzają te badania te same osoby, czy być może właśnie każda dziedzina wymaga też pewnego działu osób, które są w jakimś stopniu wyspecjalizowane właśnie w danym temacie? Dokładnie tak. Te badania są na tyle szczegółowe, że my dysponujemy ekspertami, tak? Te osoby, które zajmują się badaniem, często zajmują się tymi badaniami i rozwijają te badania przez wiele lat. Także każda jednostka dysponuje swoimi metodami
i jakby rozszerza te badania. Właśnie, a jeżeli chodzi o te jednostki, to jak to wszystko wygląda? Bo z ilości tych statystyk, które są dostępne na państwa stronie, które pojawiają się, można powiedzieć, w zasadzie każdego dnia możemy jakąś statystykę znaleźć. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o ilość osób, które przy tym wszystkim pracują? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o te poszczególne jednostki? Czy to jest jedno miejsce właśnie znajdujące się w Warszawie, czy to wszystko jest rozproszone po całej Polsce, a może i na świecie? Cała statystyka oczywiście to jest międzynarodowa organizacja, tak? My działamy również i współpracujemy z Europejskim Systemem Statystycznym. To są kraje i urzędy statystyczne w Unii Europejskiej, ale również też i agendy ONZ-u statystyczne. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, mamy, tak jak wspomniałam, 16 urzędów statystycznych. Każdy z tych urzędów ma swoją specjalizację. Na przykład Urząd Statystyczny w Gdańsku zajmuje się statystyką edukacji. Również w Głównym Urzędzie Statystycznym poszczególne departamenty specjalizują się w danych branżach. Jakby są mentorami i nadzorują te prace tych urzędów statystycznych w województwie. No i każdy urząd ma swoją specjalizację, także mocno współpracujemy w regionie. Współpraca w regionie, jak drodzy państwo słyszycie, jest na dobrym poziomie, mocnym poziomie. Mówimy o tym, że Główny Urząd Statystyczny, dzisiaj statystyka, świętuje Dzień Statystyki Polskiej, ale można powiedzieć, że to nie jedyne święto, które jest bardzo istotne dla Głównego Urzędu Statystycznego. Polska obchodzi stulecie swojej niepodległości, a Główny Urząd Statystyczny obchodzi stulecie swojego istnienia. Dokładnie tak. Była to jedna z pierwszych instytucji, która została utworzona 13 lipca 1918 roku. Jedyna bądź bardzo nieliczna instytucja, która przez 100 lat działa pod niezmienioną nazwą. I rzeczywiście w tym roku świętujemy to stulecie bardzo szeroko, bo tutaj organizujemy drugi Kongres Statystyki Polskiej. W Krakowie organizujemy bardzo dużą konferencję międzynarodową we współpracy z Eurostatem dotyczącą jakości. No i my również tutaj w Urzędzie Statystycznym w Warszawie organizujemy takie nowe dla nas wydarzenie innowacyjne, hackathon GUS. Który... I na czym to wydarzenie będzie polegało? Będzie to maraton programowania 14-15 kwietnia, 36-godzinny maraton, podczas którego grupy programistów, wsparte oczywiście grafikami, będą miały za zadanie utworzenie aplikacji mobilnej z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości. Ta aplikacja będzie nam później służyła do popularyzacji statystyki wśród uczniów. No właśnie, i to myślę, że bardzo dobra inicjatywa, od uczniów też przejść później do szerszej grupy odbiorców i popularyzacji tej statystyki właśnie wśród po prostu społeczeństwa, ale o tym za moment. Mówimy o 100 latach istnienia Głównego Urzędu Statystycznego. Czy zatem taka instytucja, która ma tyle lat, bogatą historię, może być dzisiaj nowoczesna? Jak to jest, jeżeli chodzi o rozwój? Jak to się zmieniało na przestrzeni lat? Oczywiście bardzo staramy się jakby wychodzić naprzeciwko tym nowinkom technologicznym. Trzeba tutaj wspomnieć, że już w 2007 roku wprowadziliśmy całkowicie elektroniczną sprawozdawczość, czyli podmioty, firmy, które wypełniają sprawozdania, korzystają z portalu sprawozdawczego, ewentualnie te, które mają problem z dostępem do takiego portalu, mogą dalej jakby przesyłać te informacje również na sprawozdaniach papierowych. Natomiast jeśli chodzi o dostosowanie, myślę, że tutaj tą ewolucję najbardziej pokazują spisy powszechne, które realizujemy co 10 lat. Pierwszy spis powszechny był w 1921 roku, tutaj już po odzyskaniu niepodległości. Wtedy już dysponowaliśmy takimi pierwszymi elektrycznymi maszynami, które odczytywały te ankiety dziurkowane, tak, że wtedy ta informacja była zaznaczona w konkretnej rubryce. No i tak to ewoluowało, że obecnie w 2011 roku przeprowadziliśmy już całkowicie przez internet spis powszechny. Tutaj tylko uzupełnialiśmy później informacje poprzez kontakt z rachmistrzami. No i jakby wychodzimy cały czas do naszych respondentów z taką informacją, że chcemy odciążyć ich od tej sprawozdawczości. Chcemy tak wykorzystać dane, które są już gdzieś tam w naszym obrębie i w
w innych resortach, aby nie dociążać Polaków tymi ankietami. Tak? No właśnie, te ankiety i podejście do nich społeczeństwa, jak to jest, jeżeli chodzi o na przykład właśnie spis powszechny, jak to jest, jeżeli chodzi o chęć Polaków do brania udziału w takich inicjatywach, które są swoją drogą bardzo istotne, ale czy do końca rozumiemy właśnie ich istotność i to, jak są ważne dla tego, abyśmy otrzymywali odpowiednie dane na wiele różnych tematów? Znaczy tak, my bardzo staramy się, żeby ta świadomość cały czas wzrastała. Trzeba tutaj zaznaczyć, że Polacy są coraz bardziej wyedukowani, jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych. My cały czas zapewniamy i tutaj rzeczywiście o bezpieczeństwo danych bardzo dbamy. Mamy tajemnicę statystyczną, która jest, można powiedzieć, naszym oczkiem w głowie. I zwiększamy tą świadomość na temat naszych badań i mam nadzieję, że ta świadomość, że dane są bardzo istotne, będzie w nas wzrastała, bo tak jak wspomniałam na początku, my korzystamy z tych informacji i teraz naszym zadaniem i tak naprawdę chyba największym wyzwaniem na kolejne lata jest to, żeby budować tą świadomość, dlaczego ta statystyka jest taka istotna i żeby z niej korzystać, tak, bo to my wszyscy ją tworzymy, to nie Główny Urząd Statystyczny tworzy statystykę, my ją zbieramy, tak, a państwo nam i przedsiębiorstwa nam w tym pomagają. No właśnie i tutaj, drodzy państwo, apel, aby w tym czasie, w tej naszej rzeczywistości, w której jesteśmy zabiegani, w której mamy coraz mniej czasu, jednak zwrócić uwagę na potrzeby statystyki, że statystyka nas potrzebuje, aby właśnie później, abyśmy my właśnie mogli z niej korzystać z jak najlepiej dobranych danych. 100 lat Głównego Urzędu Statystycznego, nie zapytam może o plany na kolejne 100, ale na najbliższe lata. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o Główny Urząd Statystyczny właśnie odnośnie planów, odnośnie też wyzwań na przyszłość? No teraz już zaczynamy czas przygotowania do następnego spisu powszechnego. Spis rolny będziemy przeprowadzać w 2020 roku, spis powszechny w 2021. I oczywiście najbliższy czas to przygotowania również do ustawy RODO, która wchodzi w życie i również naszej instytucji dotyczy, tak? Tutaj dostosowanie ustawy o statystyce publicznej, tak żeby nie była w kolizji z ustawą o RODO. Karolina Dawidziuk, rzecznik prasowy prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, była moim państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję pani za rozmowę, za wizytę w naszym studiu. Drodzy państwo, to wszystko teraz, ale przed nami bardzo ciekawa rozmowa. Marzec 68 to bez wątpienia przede wszystkim zryw pokolenia młodych ludzi, którzy mieli być wychowani jako przyszła kadra pokoleniowo wspierająca Polskę Ludową, a okazało się, że młodzież polska nawiązała do swoich poprzedników, tych wszystkich, którzy walczyli o wolność i niepodległość, mówił profesor Jan Żaryn, senator Prawa i Sprawiedliwości, jest w rozmowie z naszą reporterką sejmową Anną Sarzyńską. Posłuchajmy i zobaczmy. Panie profesorze, marzec 68, co wedle dzisiejszej wiedzy historycznej legło u podstaw całych wszystkich tych wydarzeń i jakie one miały źródła, korzenie? Marzec 68 to bez wątpienia przede wszystkim zryw młodzieży, pokolenia młodych ludzi, którzy mieli być wychowani jako przyszła kadra pokoleniowo wspierająca Polskę Ludową, a okazało się, że młodzież polska nawiązała do swoich poprzedników, tych wszystkich, którzy od XIX wieku walczyli o wolność, niepodległość i w związku z tym wiąże te wydarzenia marca 68 przede wszystkim z Wielką Nowenną i rokiem milenijnym 66 roku, ponieważ to wówczas w społeczeństwie odbył się ten wielki projekt duszpasterskiej odnowy, zarówno moralnej, jak i nawiązującej do polskiego dziedzictwa narodowego. I tak jakby młodzież weszła właśnie w to wykonanie tej modlitwy prymasa Stefana Wyszyńskiego o nowych ludzi plemię. I oto narodziło się. Ale na czele tego ruchu stanęli komandosi, ludzie wywodzący się z zupełnie innego środowiska, rodzin komunistycznych, i zostali nazwani przywódcami przez moczarowców po to, żeby skompromitować cały ten wielki ruch, w dużej mierze oddolny i emocjonalny. Komandosi, okazało się, że jednak przejęli tę polskość i stali się nosicielami od tej pory coraz bardziej haseł wolnościowo-niepodległościowych. Oni będą potem w opozycji demokratycznej lat 70., oni będą potem w ruchu Solidarności. Tak jakby ta młodzież 68 roku, ta spontaniczna, emocjonalnie nastawiona do zła,
i niegodząca się ze złem wychowała komandosów, by także przestali być marksistami, a stali się pełnokrwistymi Polakami walczącymi o niepodległość. Konsekwencją tych wydarzeń, tego zrywu wolnościowego, było jednak no, ta czystka antysemicka zapoczątkowana przez Władysława Gomułkę. I moje pytanie jest takie, ponieważ wiadomo już, że on miał żonę, która była Żydówką. Dlaczego mimo to zdecydował się na zapoczątkowanie takich no, prześladowań? Gomułka po wielu wahaniach wsparł generała Moczara, kiedy zorientował się, że moczarowcy w gruncie rzeczy zdobyli bardzo duże poparcie wewnątrz aparatu komunistycznego, przede wszystkim w pokoleniu 40-latków, którzy chcieli przejąć administracyjne, partyjne stanowiska. I niewątpliwie na tej fali antyżydowskiej propagandy Gomułka doszedł do wniosku, że nie utrzyma się u steru i Moskwa nie przedłuży mu tego wotum zaufania, jeżeli nie popłynie wraz z nurtem wewnątrz partii najbardziej dominującym. Więc po wahaniach wsparł koniunkturalnie, cynicznie, po to, żeby władzę utrzymać, choć już jego autorytet wewnątrz aparatu partyjnego zdecydowanie osłabł, czego konsekwencją będą późniejsze wydarzenia i tragedie grudnia 1970 roku. Jeszcze jedno pytanie. Dzisiaj podczas obchodów marca pani ambasador Izraela Anna Azari stwierdziła, że ona dzisiaj rozumie klimat tamtych dni, bo dzisiaj dała do zrozumienia, że dzisiaj dzieje się coś podobnego w Polsce. No, czy rzeczywiście można nawiązywać te dwie sytuacje, w ogóle porównywać w jakikolwiek sposób? Ja już to mówiłem raz publicznie, że jeżeli ktokolwiek dzisiaj będzie uważał, że rządy Prawa i Sprawiedliwości w jakimkolwiek stopniu nawiązują do hucpy antyżydowskiej prowadzonej przez aparat partyjny w 1968 roku, czyli przez moczarowców, to ja na pewno takiej osobie nie będę podawał rękę, bo to jest po prostu kłamstwo, ale też obrzydliwość, etyczna obrzydliwość. Jeżeli to czyni ambasador obcego państwa, to może trzeba poprosić tą panią, żeby opuściła to państwo.